Panie trenerze, stuprocentowa realizacja założeń taktycznych w tym spotkaniu? Dokładnie tak, no, z tego jestem najbardziej zadowolony i dzisiaj to był taki mecz trochę nie w naszym stylu, ale znając Tczew, mający parę ich meczów, przygotowaliśmy się typowo pod przeciwnika i zagraliśmy trochę nie po naszemu, ale taki był plan i naprawdę realizacja w 100%. No ale ten pressing, wysoki pressing, to już chyba znak firmowy rekordzistek. No taki mamy styl, tego uczymy ten zespół od kilku lat z trenerami, że tak chcemy grać, chcemy piłkę odbierać jak tylko szybko się da, ale dzisiaj na tego przeciwnika akurat to był właśnie plan taki typowy, gdzie chcieliśmy zostawić piłkę i tym przechwytem wygrać mecz, no i notabene tak się stało. Dziewczęta imponują przygotowaniem motorycznym. Pytanie, które zadają sobie sympatycy rekordu, jak długo wytrzymają? Chcielibyśmy, żeby to było do 20, bodajże 2 maja. No musimy to dozować rozsądnie. Dajemy też dziewczynom trochę wolnego, trochę treningi robimy krótsze po to, żeby wyciągnąć z treningu jak najwięcej, ale też żeby one były no, krótsze niż zwykle, bo potrzebują regeneracji i naprawdę tutaj chciałem też i mogę podziękować Toli za dużą pracę, bo to głównie jego zasługa, jeśli chodzi o przygotowanie dziewczyn do meczu. Zatem życzę utrzymania tej znakomitej dyspozycji. Dziękujemy. Początek prozaicznie, proste pytanie, Magda. Jak wy to wytrzymujecie? To tempo grania, parkiet, trawa, jazda po całym kraju? Chyba jak to przysłowiowo się mówi, że dajemy z wątroby cały czas. Myślę, że lecimy troszeczkę na taka dobra pasa i to nas gdzieś tam utrzymuje w tym, żeby wygrywać każdy kolejny mecz. A ile w tym wszystkim dobrej atmosfery w zespole? No chyba same wygrane powodują tą atmosferę i jak widać potrafimy się cieszyć i z bramek i jest wesoło na treningach. Wiadomo, że jakieś tam skupienie musi być, ale widać, że atmosfera jest w porządku. Co było kluczem do zwycięstwa z Pogonią Tczew? Na pewno ten zespół chciał grać w piłkę, co uniemożliwiły nam to przez rozgrywanie nasze od tyłu. Musiałyśmy troszkę zmienić nasz plan i rozpoczynając piłkę od bramki musiałyśmy trochę porzucać ją górą, więc to na pewno się zmieniło, bo ze względu na to, że jesteśmy trochę niższe, to wolimy grać jednak po ziemi. Życzę, żeby z tej wątroby jeszcze coś nie coś dać. Mam nadzieję, że coś tam jeszcze zostało.